Witam wszystkich serdecznie. Zadałem kiedyś pytanie, czy wszczepienie rozdrusznika serca albo inna operacja kardiologiczna jest jednoznaczna z wyłączeniem tych osób z aktywnego, normalnego życia. Większość odpowiada, że nie. Nie jest to jednak takie jednoznaczne. Przez wiele lat spotykają się na oddziałach kardiologicznych z ludźmi, z pacjentami po tego typu operacjach, którzy uważają, iż dla nich aktywny tryb życia, normalne korzystanie z codziennych zajęć jest etapem zamkniętym. Zdobywanie szczytów, jazda na motocyklu, lotnictwo lub inne pasje są dla nich zakończone. Chciałbym udowodnić poprzez obecny projekt, że tak nie musi być. Mając od 16 lat rozrusznik serca, pokazuje, że można żyć bardzo aktywnie, w pełni korzystając z życia, ciesząc się, radując i stawiając sobie coraz wyżej poprzeczkę. Obecny projekt Korona Ziemi z rozrusznikiem jest stworzony m.in. po to, aby tym ludziom po operacjach kardiologicznych pokazać poprzez cykl spotkań z nimi i udokumentowanie, iż można z rozrusznikiem zdobyć bardzo wiele. Chciałbym, aby ten właśnie program przywrócił ich do normalnego, aktywnego trybu życia. Wierzę, że pomożecie mi w tym wszystkim i wspierając projekt Korona Ziemi doprowadzimy razem do tego, aby więcej ludzi po przejściach kardiologicznych wróciło do normalnego, zdrowego, aktywnego trybu życia. Dziękuję.